Dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj z Państwem. To moja pierwsza wizyta w Warszawie i w Polsce. Opowiem Państwu, wydawałoby się, wyjątkową historię. Jednak w Islandii ludzie są wciąż wściekli. Dlatego nasze zwycięstwo nie było odebrane jako coś wielkiego, chociaż z perspektywy innych krajów Islandia poradziła sobie bardzo dobrze, mimo iż trwało to bardzo długo. Chciałabym odnieść się do dwóch kwestii. Pierwsza to ogólne obserwacje na temat pożyczek w walucie obcej, druga to sytuacja w Islandii. Pożyczki w walucie obcej dla konsumentów istnieją na rynku światowym od około 40 lat, może dłużej. A więc mamy Australię w latach 80., Nową Zelandię, Włochy, Niemcy, Austrię w latach 90., a po roku 2000 pożyczki te jak grzyby po deszczu pojawiły się w wielu innych krajach centralnej i wschodniej Europy i oczywiście w Islandii. Co możemy tu zaobserwować, to fakt, że scenariusz udzielania tych pożyczek wygląda zawsze tak samo. Możemy mówić nawet o pewnym schemacie powtarzanym krok po kroku w każdym kraju. Na początku oferta wydaje się być atrakcyjna. Banki sprzedają te produkty, kierując się naturalnie swoim interesem, ponieważ posiadają własne udziały na rynkach zagranicznych i dla nich ten interes jest również atrakcyjny. Kredyty, jak wiemy, udzielane są na bardzo długie okresy, a wahania kursów walut są naturalnym zjawiskiem i mają miejsce dość często. W trakcie postępowania sądowego w Australii w latach 80. jeden ze świadków, były pracownik banku, zeznał, że nikt przy zdrowych zmysłach nie zdecydowałby się na taki produkt, gdyby przeprowadzono odpowiednie symulacje i analizę ryzyka. Rzetelnie poinformowany klient nigdy nie wziąłby takiej pożyczki. Problem oczywiście polegał na tym, że informowanie klientów nie leżało w interesie banków. Austriacki Bank Narodowy oraz instytucje finansowe w Austrii mają ogromne doświadczenie w pożyczkach FX. Zresztą nie tylko w samej Austrii, ale w innych krajach, gdzie austriackie banki udzielały takich pożyczek. Austria małymi krokami wycofywała się z udzielania tych pożyczek u siebie w kraju, jako że problemy z nimi związane piętrzyły się. Austria już w 2008 roku doszła do wniosku, że pożyczki FX były błędem, ale dopiero w 2013 przyznała to publicznie i zdecydowanie. Pożyczki w walutach obcych udzielane konsumentom uznano za nieodpowiednie dla tej grupy klientów. I tutaj tkwi istota problemu. Takie instrumenty nie mogą być oferowane każdemu, a jedynie klientom, którzy albo posiadają aktywa w walucie obcej, albo zwyczajnie stać ich na przyjęcie na siebie ryzyka walutowego, które jest nieuniknione. Kolejna historia ma miejsce w USA, gdzie na banki nałożono kary za udzielanie pożyczek podwyższonego ryzyka, subprime loans. Ostatnim, który odczuł niedawno gniew USA, był Deutsche Bank, na który Stany nałożyły karę 14 miliardów dolarów. Zapewne nie zapłacą takiej kwoty, ale tak rząd USA wycenił ich szkodliwą działalność. Właściwie można przyjąć, że wszystkie te banki, o których mowa, udzielały pożyczek podwyższonego ryzyka, ponieważ dzięki niskim stopom procentowym ludzie mogli zaciągać wyższe zobowiązania. A jak wiemy, warunki zmieniają się i nagle ludzie nie są w stanie obsługiwać tych pożyczek. W
Dlatego moim zdaniem pożyczki odnoszone do walut obcych są niczym innym jak pożyczkami podwyższonego ryzyka. Teraz kilka podstawowych faktów na temat Islandii. Jest to mały kraj. Należymy do ekonomicznej strefy unijnej od 1994 roku, co daje nam swobodny przepływ dóbr, ludzi, kapitału i usług. Po 2003 roku w Islandii miał miejsce ogromny rozwój sektora bankowego wraz z prywatyzacją banków. Oczywiście te różne manipulacje miały już miejsce, zanim banki zagraniczne dotarły do nas. Potrzeby rynku szybko przerosły możliwości wewnętrzne kraju i to był dla banków strzał w dziesiątkę. Do Islandii zaczął napływać obcy kapitał, więc banki mogły udzielać pożyczek w walutach Islandczykom, a ci z nich korzystali. Potem przyszła zima roku 2008. Szok i przerażenie. Upadek sektora bankowego w Islandii. Na zdjęciu widać wydarzenia od 6 do 9 września 2008 roku. Tak wyglądało wiele dni i nocy tamtej zimy, aż do roku 2009. Ludzie manifestowali swój gniew na ulicach, a tu na zdjęciu to nie jest żadna iluminacja świetlna, tylko żywy ogień. Nastąpiła deprecjacja waluty. W marcu 2009 roku mieliśmy wybory. Na 2 lata przed terminem, których hasłem przewodnim były słowa: ratujcie nasze domy, ratujcie nasze rodziny. Chodziło więc nie tylko o pożyczki w walucie obcej, ale o ogólne pogorszenie się warunków życia ludzi. Wiele pożyczek w Islandii jest też indeksowanych wskaźnikiem cen. Więc ludzie naprawdę odczuli kryzys na własnej skórze. Stąd eskalacja niezadowolenia. Również wynagrodzenia stały na niezmienionym poziomie lub spadały. Pojawiło się więc pytanie, czy to możliwe, że pożyczki w walucie obcej były przez cały ten czas niezgodne z prawem. Pamiętajmy, że wiele z tych pożyczek było udzielanych na cele konsumpcyjne, zwłaszcza na zakup samochodów. W 2010 roku Sąd Najwyższy wydał pierwszy wyrok. Tak, pożyczki w walucie obcej były legalne, natomiast pożyczki indeksowane do waluty obcej były niezgodne z prawem. Różnica polegała na tym, że otrzymując pożyczkę w walucie obcej, nie dostajemy tej waluty do ręki. Dostajemy lokalną walutę, a nasza pożyczka jest indeksowana do innej waluty obcej. Presja polityczna była coraz większa. Coraz więcej spraw trafiało do sądu. Około 20-30 pozwów. To wszystko ciągnęło się w czasie i dopiero w 2014 roku zapadły ostateczne decyzje, a banki miały jasny obraz tego, co musiały zrobić. Jednak wszystkie te rozwiązania musiały być okupione wieloma sporami w sądach. Banki oczywiście nie były zachwycone tym, że kazano im zwrócić pieniądze. Pamiętajmy jednak, że stare banki upadły. Ich udziałowcami byli częściowo inwestorzy zagraniczni. I to pozwoliło na taką zmianę, jaka dokonała się w Islandii. Dzięki tej sytuacji politycy byli skłonni stanąć po stronie obywateli, a główny nacisk położyć na zmniejszenie prywatnego długu. Politycy wywierali zatem ogromny nacisk na banki, bo sami byli naciskani, żeby coś z tym zrobić. Tak mniej więcej wyglądała nasza rzeczywistość.
until 2014. So yes, it's a success story, but it's a success story born out of a lot of pain. Nie dokonaliśmy tego w jedną noc. Wszystko trwało latami i możemy sobie jedynie wyobrazić, przez co przeszli kredytobiorcy w okresie od 2008 do 2014 roku. Jest to zatem historia o zwycięstwie, ale okupionym wielkim cierpieniem. Należy również zauważyć, że w Islandii umorzono na dużą skalę dług prywatny, nie tylko ten związany z pożyczkami w walutach obcych. Dlatego możemy mówić o tym, że Islandia poradziła sobie z kryzysem lepiej niż inne kraje. Możemy zatem uznać, że islandzka saga o pożyczkach FX jest wyjątkowa. Działania przeprowadzono sprawnie, z pozytywnym skutkiem dla pożyczkobiorców. Mieliśmy wsparcie polityków. Pozwoliliśmy upaść zagranicznym bankom, a rządzący stanęli po stronie obywateli, nie po stronie banków. To, co się wydarzyło, było pewnego rodzaju wyzwaniem dla wszechmocnych banków. Była to dla nich lekcja pokory, która uświadomiła bankom, że nie wszystko ujdzie im zawsze na sucho. Jeszcze raz podkreślę, że w moim mniemaniu pożyczki w walucie obcej to pożyczki podwyższonego ryzyka lub zawierające elementy podwyższonego ryzyka i dlatego banki powinny ostrożniej oferować te produkty. W Islandii miały miejsce również dwa wyjątkowe wydarzenia po załamaniu rynku dotyczące decyzji podjętych przez islandzki parlament. Proszę pamiętać, że to wszystko działo się pod bardzo silną presją na rządzących, którzy byli niejako zmuszeni zareagować. Pierwszą decyzją było powołanie komisji śledczej, zupełnie niezależnej, złożonej z 3 ekspertów, którzy następnie zatrudnili 20-30 osób do współpracy. Wynikiem prac komisji był raport wydany w 2010 roku. Nikt teraz w Islandii nie może powiedzieć, że nie wiemy, co zaszło. My wiemy. Raport miał 260 stron. Był bardzo dokładny i pozwolił odpowiedzieć na prawie wszystkie pytania dotyczące kryzysu. Drugą rzeczą było powołanie biura prokuratora specjalnego. Skazano mniej więcej 30 bankierów. Dokładnie wczoraj 9 bankierów usłyszało wyroki. I kiedy mówię o wyrokach, mam na myśli Sąd Najwyższej Instancji. Islandia pod wieloma względami bardzo dobrze poradziła sobie z kryzysem. Jednak w kraju nadal panuje niezadowolenie, więc nawet jeśli z zewnątrz wygląda to na wielki sukces, to my w Islandii tak tego nie odczuwamy. Ludzie nie mają poczucia, że zwyciężyli i że wszystko zostało naprawione. Tak oto więc wygląda krótka wersja islandzkiej sagi o pożyczkach FX i kryzysie w Islandii. Podsumowując, pamiętajmy o powtarzającym się scenariuszu, który pokazuje prawdziwą naturę tych pożyczek. Dziękuję.